Wiele było powstań w naszej historii, które kończyły się klęską, ale ci, którzy w nich walczyli, wierzyli, że mają jakąś szansę. Poza tym jednym. Ci, którzy dokładnie 81 lat temu zaczęli walkę w warszawskim getcie, zawsze wiedzieli, że nie wygrają z Niemcami. Chodziło tylko i aż o to, by umrzeć z godnością, z bronią w ręku. Jacek Tacink. A Viva, tutaj mamy ten obraz, który Wojtek namalował. To ten moment, w którym przeszłość po 81 latach dogoniła Avivę Blumwachs i to w Jerozolimie. Cieśniewski wypowiedział to, od czego ja uciekałam. Wojciech Cieśniewski, polski malarz, zmierzył się z traumą Holokaustu. Maluje to, przez co przeszła Avivę, która po wojnie zaczęła malować, ale z zupełnie innego powodu. Malowałam, żeby zapomnieć. Udało się? Częściowo bym powiedział. Częściowo. Pewne obrazy z getta i z czasu wojny to jednak mnie nie opuszczają. Gdy wybuchło powstanie w getcie, była już po aryjskiej stronie. O tym, co działo się za jego murami, o ludziach, którzy wzięli los w swoje ręce, dowiedziała się dopiero w Izraelu, tak jak inni. Po wielu latach. I to dzisiaj, w 81. rocznicę wybuchu powstania, oddano w Warszawie cześć jego bohaterom. Wielu powstańców poświęciło swoje życie, stając w obronie ludzkiej godności. Ich historia jest naszym dziedzictwem. Jest niezwykle ważna dla wszystkich kolejnych pokoleń Polaków, warszawiaków, przede wszystkim warszawiaków, bo ta tragedia wydarzyła się tu, w środku miasta. Decyzja o powstaniu zapadła po masowej wywózce mieszkańców z getta do obozu zagłady w Treblince latem 1942 roku. Leżały trupy na ulicy. Potem, jeżeli ktoś coś trzymał w ręku, to od razu mu rozchwytywali, szczególnie jeżeli to było jedzenie. I to było po prostu miejsce niebezpieczne bardzo. Myśmy na ulicę nie wychodzili. Powstanie było skazane na klęskę i upadło po miesiącu wśród tych, którzy złapali za broń, rozumiejąc, że to samobójstwo, był Abrasza Blum, ojciec Avivy. Trudno mi pomyśleć o tacie jako o bohaterze. On był moim ojcem. Miała 11 lat, gdy ostatni raz go widziała. W powstaniu zginęło 12 tysięcy Żydów. Ci, którzy walczyli, oni wiedzieli, że oni idą na śmierć w ten sposób. Oni po prostu umierają z bronią w ręku, a nie jak, powiedzmy, jak jakieś owce, które się prowadzi na śmierć. Tu w Jerozolimie, gdzie trwają ostatnie przygotowania do wystawy obrazów Avivy i malowideł Wojciecha Cieśniewskiego, życie po życiu, wspomnienia odżyły. Przeszłość, 81 lat po wybuchu powstania, wróciła, a z nią wróciła bohaterska przeszłość jej ojca. Jacek Tacik, Fakty.